Szczęść Boże, moi drodzy. Witam Was dziś w niedzielny poranek 12 września 2021 roku z okna plebanii w Golasowicach, z którego mamy widok na wieżę naszego kościoła. Można mieszkać bardzo blisko kościoła, może nawet kilkanaście metrów i nigdy w tym kościele nie być. Można mieć w swoim domu wiele egzemplarzy Pisma Świętego i nigdy po nie nie sięgnąć. Nigdy nie otworzyć, nigdy nie czerpać z tego źródła wody żywej, którą Pan Bóg nam wszystkim daje. Chcecie dziś zostać wzmocnieni? Chcecie dziś zostać posileni? Otwórzcie Biblię, udajcie się do Kościoła i przeżyjcie społeczność, żywą społeczność Kościoła. Ja chcę z Wami dziś podzielić się tymi słowami, które daje nam książeczka z Biblią na co dzień, słowami wyjętymi z Psalmu 10, wersetu 14. Psalmista mówi do Boga: Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, aby ująć to w ręce swoje. Pan Bóg widzi, z czym dziś do Niego przychodzimy. On zna każdą i każdego z nas. Przed Nim nie musimy udawać. Przed Nim nie da się niczego ukryć. Zbędna jest nasza dzisiejsza aktorska gra i maski, które zakładamy, udając się do Kościoła. Pan Bóg wie, czego pragniemy. I On chce zdjąć to, co jest grzechem, to, co jest złe, ale też i nasze utrapienia, nasze cierpienia, wziąć je w swoje ręce i powiedzieć: oto ja uzdrawiam Cię, oto ja chcę Cię posilić, oto ja chcę Cię wzmocnić. Chcę uczynić, aby Twoje życie było na powrót radosnym. Chcę sprawić, że Twoja twarz będzie twarzą roześmianą, emanującą dobrą energią, którą ode mnie otrzymasz. Pan widzi nasz trud, Pan widzi nasze utrapienie i bierze to w swoje ręce. A w Ewangelii Marka, w 9 rozdziale, w 22 wersecie, czytamy o ojcu chorego dziecka, który powiedział do Jezusa: jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. W naszych doświadczeniach i w naszym cierpieniu, jakimkolwiek one nie są, czy chorobą, rozstaniem, może zdradą, mamy przyjść do Tego, który wszystko może, który nie tylko może coś, On może wszystko. On może dokonać naszego uzdrowienia, On może dokonać naszego zbawienia, On może nas na nowo uzdolnić do tego, żebyśmy powrócili do normalnego życia. Przyjdźmy dziś do Niego z tym wszystkim, co jest w naszych sercach, odkryjmy to przed Nim, powiedzmy: Panie, oczekujemy Twojego działania. Niech dobry Bóg pobłogosławi Wam ten dzień święty w Waszych kościołach, w Waszych rodzinach, w Waszych domach, a może w Twojej samotności. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.